panie Robercie, ucho prezesa to niekwestionowany hit w internecie. Może to takie tendencyjne pytanie, ale czy pan się spodziewał, że to będzie hit? No nie sądziłem, że będziemy konkurować z filmami pornograficznymi, bo one też mają bardzo dużo wyświetleń. A tak się stało i co ciekawe, wszyscy jesteśmy w ubraniach. Może temu zawdzięczamy ten sukces. No, spodziewałem się zainteresowania jakiegoś tam oczywiście, ale mając w głowie posiedzenia rządu, liczyłem na taki miły odbiór i jakieś tam zainteresowanie, ale to, co się stało, przerosło moje rzeczywiście oczekiwania. No właśnie, skoro ten serial, internetowy serial odniósł taki hit, to znaczy, że chyba nam Polakom, tej jednej części Polaków, brakowało takiego humorystycznego spojrzenia na polską scenę polityczną. Albo to dowód, że pornografia to nie wszystko i ludzie szukają także innych doznań. Na to wygląda, że ta polityka jest taka groźna, straszna, agresywna, że chyba z takiego powodu powstał także ten serial, żeby to trochę wyśmiać, ośmieszyć, oswoić, żeby nadać temu jakieś ludzkie cechy, bo ci ludzie przed kamerami zamieniają się w jakieś takie agresywne roboty, a chcieliśmy trochę to odczarować. Zastanawia mnie, czy pan, odgrywając rolę słynnego prezesa lub inni aktorzy wcielający się w inne znane postaci, czy miał pan lub inni jakieś niemiłe do czynienia później z jakimś niemiłym odbiorem albo jakimiś problemami z racji tego, czym się zajmujecie? Tak. Mój tata powiedział, żebym tego nie robił. Bo po co? A ktoś inny? Jeszcze chyba jego koledzy, bo tata by sam z siebie tak nie powiedział. A politycy, o których pan i pana koledzy mówicie w tym serialu? Oficjalnie nie słyszałem złego słowa. Słyszałem. A w kuluarach? Same dobre. W kuluarach pewnie jest trochę inaczej, pewnie ktoś tam się poczuł urażony, natomiast staram się robić tak, żeby nie było to jakieś tam zjadliwe. Może było, żeby było uszczypliwe, ale żeby nie przekroczyć granicy. No, jakiejś takiej nieprzyjemności. A próbowaliście może zaangażować do tego projektu naprawdę jakiegoś polityka? Nie, to nie wchodzi w grę. No, to byłoby jakieś złamanie konwencji. Dopuszczam taką sytuację, że pojawi się tam jakaś prawdziwa postać znana, popularna, ale nikt ze świata polityki. Może w ostatnim odcinku, gdyby pan prezes zgodził się mnie zastąpić, no to byłoby fajnie, to zależy, jaką krzyknie cenę. A myśli pan, że prezes faktycznie ma tyle dystansu do siebie, żeby to zrobił? A może jego kot? Jest zasada, że zwierząt się nie angażuje do filmów, bo nie wiadomo, co zrobią dzieci i zwierzęta. A czy pan prezes ma do siebie dystans, to byłby prawdziwy test. Nie wiem. No właśnie, test o Jasnej Górze w TVP. Czy u was będzie jakaś komiczna rekonstrukcja tego? Niewykluczone, bo bardzo mnie to rozbawiło, ten temat. Czy jakoś tam uzasadnione, bo jest tam koronacja obrazu, natomiast połączenie tego poważnego tematu w takiej rozrywce dosyć takie no niespodziewane. Trochę rozbawiło mnie to, więc niewykluczone, że do tego sięgnę, tak. A co jeszcze będziemy mogli oglądać w następnych odcinkach Ucha Prezesa? Choćby rąbka tajemnicy, jeżeli mógłby pan nam zdradzić. Rąbek jest taki, że pojawią się nowe przestrzenie, że to już nie będzie tylko i wyłącznie gabinet i sekretariat, tylko wyjdziemy z kamerą poza... Do ludzi. Poza tę przestrzeń, bliżej ludzkich spraw. Tak brzmi nasza robocza wersja tego sezonu.